Dzień dobry kochani, z tej strony Dorota, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowego vloga. Miłego oglądania! Słuchajcie, postanowiłam, że jesienią i zimą wracam do aktywności fizycznej w domu, żeby nie było wymówek, że nie idę na trening na dworzu, bo pada, czy wieje, czy jest zimno, czy coś tam, to wracam do ćwiczeń w domu i powiem szczerze, miałam dosyć długą przerwę od takich ćwiczeń, więc zaczynam sobie powoli. Tutaj sobie włączyłam Grow with Joe. Ja ogólnie lubię z nią trenować, ona ma fajne treningi, szybko to leci, jest fajna muzyka, ćwiczenia nie są skomplikowane, więc to mi po prostu odpowiada, więc ćwiczę z nią. Wybrałam sobie dzisiaj taki trening, 20 minut. Myślę, że na sam początek jest ok, że będzie w porządku. Nie zniechęcę się za bardzo. Więc co? Zakładam buty. No i robię trening. Potem prysznic, śniadanie. No i dalej. No dobra, słuchajcie, udało się zrobić. Jeszcze raz Wam pokażę, jaki to jest trening. Naprawdę był przyjemny, sympatyczny, fajny. Szybko zleciał. Ćwiczenia nie były skomplikowane. Naprawdę fajnie się robiło, a się naprawdę zmachałam. Jestem cała mokra. Więc tak jak mówię, teraz prysznic, a potem śniadanie. Na śniadanie będą naleśniki z mąki orkiszowej i owsianej. To Wam też pokażę. A na razie jestem zadowolona, że coś zrobiłam, że wróciłam do tej swojej rutyny i mam nadzieję teraz cały czas ćwiczyć codziennie tak po 20 minut, bo pamiętajcie, że żeby było efektywnie, nie musi być intensywnie. I to jest moje ulubione powiedzenie ostatnio i tego się trzymam. Ważna jest rutyna i to, że w ogóle się ruszamy. Do moich naleśników użyję takiego jogurtu waniliowego z nerkowców. Kupiłam go w Kauflandzie, ale chyba w Lidlu też jest. I użyję mojego dżemu, który sobie właśnie rozmroziłam. On jest śliwkowo-jabłkowy z nasionami chia. Ja go Wam pokazywałam w tym filmie przygotowania do jesieni. Go Wam podlinkuję. Jakbyście chcieli, to możecie sobie zobaczyć, jak ten dżem tam robię. Właśnie miałam go zamrożone, teraz sobie właśnie odmroziłam do naleśników, no i tak sobie to wymieszam, włożę w naleśnika i takie będzie moje śniadanie. Usiadłam sobie tutaj w kuchni na podłodze, bo chciałam Wam kilka rzeczy pokazać, a tutaj jest fajne światło z okna, więc pomyślałam, że tutaj będzie dobrze. Słuchajcie, pierwszą rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to pościel, którą udało mi się zdobyć w Home & You. Ja już chciałam tą pościel kupić w momencie, kiedy kupowałam tą jesienną w tej liście, którą też Wam już pokazywałam w filmiku z moimi dekoracjami jesiennymi. Ja sobie już tą pościel wtedy wypatrzyłam, ale no wiecie, 200 zł to jednak jest sporo.
Natomiast no tak sobie myślałam, dobra, kupię ją troszeczkę później, jakoś w październiku, w listopadzie, kupię sobie ją na święta, bo ona jest w wiewiórki. Otworzę ją ogólnie i Wam pokażę z bliska. I tak sobie myślałam, że kupię ją właśnie na święta. Myślałam sobie, że właśnie ona nie jest typowo świąteczna, ale jednak z zimą mi się kojarzy. I ona nie będzie taka bardzo świąteczna w jakieś tam Mikołaje, renifery czy bombki, ale bardzo, bardzo mi się kojarzyła właśnie z zimą. Więc nie jest świąteczna, ale jest zimowa. No i słuchajcie, i dobra, stwierdziłam, że dobra, kupię ją po prostu później. I kilka dni temu właśnie weszłam na stronę, żeby sobie coś tam pooglądać. No i wiecie, w moim koszyku pokazało mi się, że nie ma już tego produktu. No i wiecie, weszłam na stronę i patrzę, że faktycznie ten produkt został wyprzedany. No i sprawdziłam stacjonarnie, że u mnie w jednym sklepie niedaleko gdzieś jest ta pościel i już chciałam w ogóle dzwonić i sobie zarezerwować ten produkt, że po prostu tam następnego dnia podjadę i kupię, ale nie mogłam się do tego sklepu dodzwonić. Tam po prostu był numer jakoś nieaktualny i nie mogłam się skontaktować z tym sklepem. No i tak sobie odświeżałam tą stronę Home & You co jakiś czas i wróciła ta pościel, więc się mega cieszę. Po czym, jak ją zamówiłam i wieczorem weszłam sprawdzić status zamówienia, to znowu została wyprzedana. Więc słuchajcie, jakieś pojedyncze sztuki musiały wrócić. No i ja wtedy zdążyłam ją kupić i potem znowu była wyprzedana. Więc nie wiem, o co chodzi, ale no mi się bardzo podoba. Uważam, że jest przepiękna. Jest taka, nawet w sumie teraz w jesień mogłabym sobie ją założyć i też byłoby w porządku, bo no nie, tu nie jest taka bardzo jakaś charakterystyczna ta pościel. No mówię, tu nie ma Mikołajów, jakichś reniferów, więc ona nie musi być tylko na zimę, może być teraz czy kiedy chcecie, ale ja właśnie ją kupiłam z myślą o grudniu i właśnie o takiej zimowej atmosferze w domu, o zimowych ozdobach, no podoba mi się bardzo. Widzicie? Ona jest cała w wiewiórki. No, bardzo, bardzo mi się spodobała, więc cieszę się, że udało mi się ją kupić. Tutaj jeszcze jest pokazane, że właśnie jest cała wiewiórki i ma dwie poduszki. I słuchajcie, do tego, żeby mieć darmową dostawę, zamówiłam sobie dwie ściereczki kuchenne z motywem kawy. Jedna ściereczka jest taka, one były na wyprzedaży i za dwie zapłaciłam 20 zł, jakoś tak. Więc naprawdę super. I bardzo mi się podoba ten motyw właśnie kawy, ja kawę kocham, więc sobie tutaj gdzieś na zmywarce albo na jakiejś szafce powieszę. Więc takie moje zakupy z Home & You. Teraz chciałabym Wam powiedzieć o tych produktach z Belle. Trochę się do Was przysunę. Chodzi mi właśnie o tą kolekcję jesienną z kolorowymi produktami od Belle. I słuchajcie, od tego fragmentu, gdzie właśnie pierwszy raz się malowałam tymi produktami, było takie moje pierwsze wrażenie. Minęło kilka dni i ja przez te kilka dni testowałam te produkty, codziennie się malowałam, żeby właśnie przyjść do Was po kilku dniach i Wam powiedzieć, no jakie są moje wrażenia po częstszym stosowaniu tych produktów. I powiem Wam tak, puder jest genialny. Naprawdę jest bardzo dobry. Nie podkreśla tych suchych skórek, ja mam skórę suchą. No i muszę się Wam przyznać, że ostatnio z tą moją pielęgnacją twarzy było tak w karatkę, więc ta skóra była trochę przesuszona, a ten puder tego absolutnie nie podkreślał, nic nie uwydatniał, nie podkreślał też zmarszczek. Bardzo, bardzo fajnie się go stosowało i on bardzo ładnie wygląda na twarzy. Tak samo rozświetlacz. On daje taki subtelny, delikatny, fajny efekt. Dobrze się go nakłada, fajnie wygląda. To nie jest taka żarówka na policzkach, tylko naprawdę delikatny, fajny efekt. Pomadki. Z pomadkami mam trochę problem. Trzeba uważać, jak się zje.
bo one się tak nierównomiernie właśnie ścierają, że po jedzeniu faktycznie macie taką konturówkę na ustach. No to trzeba uważać, że właśnie po jedzeniu trzeba sobie poprawić ewentualnie kolor, no bo mówię, zostaje naokoło taka konturówka właśnie resztki tej pomadki i cały środek się zjada, a naokoło zostaje właśnie taki ślad, więc na to trzeba uważać. No oczywiście tuż do rzęs musiałam wyrzucić, więc już go nie mam, poleciał do śmieci. Natomiast jeśli chodzi o ten żel do brwi, to on tak idealnie tych brwi nie trzyma. One się jednak trochę ruszają. To nie jest taki efekt, którego ja bym oczekiwała i którego chyba oczekują dziewczyny. No bo jednak jeżeli coś nakładamy na te brwi, jakiś taki żel, który ma je trzymać w miejscu, no to oczekujemy, że one będą w miejscu. A to nie do końca. One trochę się ruszały w takim sensie, że po prostu jak sobie ułożyłam te brwi, no to one po jakimś czasie jakby wróciły do tego swojego naturalnego stanu. On po prostu nie trzyma tak dobrze tych brwi, jak ja bym chciała i jak w sumie powinien na żel. I tutaj właśnie Wam przyniosłam do porównania ten taki żel z Claresy, który mam teraz na brwiach i który używam ogólnie na co dzień. I to, ten żel w porównaniu do tego żelu, to jest beton. Jeżeli to nałożycie na brwi, to one Wam się nie ruszą. To jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby one zmieniły kształt. Absolutnie. Ja mam niesforne brwi i naprawdę on daje radę. Ma taką fajną, malutką końcówkę i naprawdę bardzo dobrze te brwi trzyma. I też nie kosztuje dużo. Naprawdę. To 20 zł chyba kosztował. Coś w tym stylu, a ten, nie wiem, połowę tego, a jednak pokażę Wam też tą końcóweczkę. No one są podobne, te końcówki, ale no ten to jest zupełnie coś innego. On trzyma bardzo dobrze, bardzo mocno te brwi i cały dzień na miejscu, także faktycznie wieczorem jak makijaż zmywam, to ja czuję na brwiach ten produkt i muszę po prostu olejkiem no trochę tam pomasować, żeby ten produkt faktycznie od tych brwi się odkleił. A tutaj nie ma tego efektu. Tu wieczorem nie czuję, żeby na tych brwiach było cokolwiek. Więc jest taki słabej mocy. Słabej mocy jest ten żel, natomiast ten z Claresy jest bardzo mocny. Ale to nie jest tak, że wiecie, ja go cały dzień czuję na brwiach. Absolutnie, nie. Teraz sobie siedzę i nie czuję nic. Tylko, że jak dotknę, to faktycznie czuję, że te brwi są czymś utrwalone i że coś na tych brwiach jest. Ale tak jak mówię, czy gestykuluję, to no można powiedzieć, że wygodnie się nosi po prostu ten tusz, ten żel na brwiach. I słuchajcie, jeszcze z takich tematów kosmetycznych, to skończyło mi się trochę produktów i pomyślałam, że zrobię Wam takie małe denko. Nawet pod prysznicem dzisiaj po ćwiczeniach właśnie, jak poszłam się myć, to dwa produkty mi się skończyły, więc pomyślałam, że od razu przyjdę, powiem Wam coś o tych produktach i pokażę, czym teraz będę te produkty zastępować. Słuchajcie, skończyłam ogromny żel oczyszczający do twarzy, do skóry suchej i wrażliwej z Basic Lab. I to jest taka wielka pojemność. Kiedyś była taka akcja, po prostu Basic Lab robiło takie ogromne, wyprodukowało takie ogromne żele do twarzy i ja wtedy kupiłam 3 i dopiero zużyłam jeden. Ja już nie pamiętam, kiedy to było, ale to było dawno, naprawdę dawno. I po prostu one są bardzo długo ważne, więc stwierdziłam, że na pewno zużyję, a jednak takiego produktu używam tylko do twarzy, no bo to jest żel oczyszczający do twarzy. Oni w swojej ofercie mają oczywiście taki żel, ale w dużo mniejszej pojemności, bo tutaj jest aż 200 ml gratis. Więc jeżeli on ma 500 ml, no to tamte kupowałam też wcześniej, one mają po 300. A Basic Lab wtedy wypuściło taki półlitrowy i on kosztował chyba tyle samo, ile ten, który ma 300. Więc naprawdę bardzo się opłacało kupić, więc ja wtedy właśnie kupiłam 3 i jeden skończyłam. Bardzo lubię te żele, one są bezzapachowe, nie podrażniają skóry, można myć całą twarz, ja tym żelem myję też oczy. Nic tam się nie dzieje, nic mnie nie podrażnia, a ja mam atopowe zapalenie skóry,
i często mnie coś tam jednak podrażnia. A tutaj absolutnie nic takiego się nie wydarzyło, więc bardzo fajnie ufam po prostu tym żelom i raczej nie testuję nic nowego, tylko na razie używam tych żeli, bo po prostu nic mi się nie dzieje i wszystko jest w porządku. I teraz zamiast tego żelu wyciągnęłam sobie właśnie drugi, tylko że z serii do skóry naczynkowej i wrażliwej. I to jest taka różowa linia. Mam jeszcze, bo kupiłam właśnie te dwa i ten jeden, więc sobie tak zmieniłam, że teraz wezmę różowy, a jak ten różowy mi się skończy, to wyjmę ten niebieski do skóry właśnie wrażliwej. Czy do suchej on jest? Do suchej wrażliwej, ok. A ten jest do naczynkowej i wrażliwej. Więc teraz będę sobie używała tego żelu. Następnie skończył mi się peeling do ciała. Używałam takiego z The Body Shopu i to bardzo ładnie pachniało właśnie taką ostrą, taką pikantną, ale słodką pomarańczą. Ja go kupowałam w zeszłym roku na wyprzedaży poświątecznej w The Body Shopie. Ja tutaj już w ogóle, wiecie, wypłukałam całe... Tak, coś z tego pociekło. Resztka wody pociekła, to nic. Wypłukałam wszystko z tego pojemnika, ale mimo tego nadal pachnie, pachnie przepięknie. To jest cudowny zapach. To był peeling delikatny. Nie mogę powiedzieć, że on był bardzo mocno złuszczający. Też wiecie, nie piłował tak tej skóry. Pod wpływem wody on się zamieniał w taką pianę. I im dłużej po prostu się peelingowało skórę, tym po prostu te granulki się coraz bardziej rozpuszczały. I to nie był taki chamski, mocny peeling, tylko faktycznie był bardzo delikatny, bardzo przyjemny, super pachniał, fajnie złuszczał, robił właśnie dużo piany i mówię, im dłużej po prostu się nim peelingowało, tym bardziej on stawał się łagodniejszy. Więc naprawdę bardzo Wam go polecam. On był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny i ten zapach takiej słodkiej pomarańczy, cynamonu, takich przypraw, naprawdę, to naprawdę była przyjemność korzystanie z tego peelingu. A teraz wyjęłam sobie też jeden z moich ulubionych peelingów, jest to Alterra i jest to peeling kawowy, ja go bardzo lubię, to jest już moje któreś opakowanie, szczególnie rano, właśnie po treningu, jak pójdę pod prysznic i będę chciała zrobić peeling, no to zapach kawy na pewno mnie jeszcze bardziej pobudzi i będzie mi się fajnie go stosowało. Bardzo go lubię, tylko trzeba uważać, pięknie pachnie. No trzeba uważać na wannę, bo niestety, ale kawowe peelingi brudzą trochę wannę, więc trzeba na to uważać i mieć to na uwadze, że jednak ta wanna pobrudzona trochę będzie. Kolejnym produktem, który mi się skończył, w ogóle dwoma produktami, to są produkty do włosów. I słuchajcie, skończyła mi się odżywka bez spłukiwania z Onlybio. Ja mam włosy, jak widzicie, dość niesforne, suche. No i takie skłonne właśnie do przesuszenia, do bycia raczej włosami suchymi i takimi no, skłonnymi do niszczenia się. Więc ja używam odżywki pod prysznicem, normalnie takiej maski, potem ją spłukuję, wychodzę i jeszcze na to wszystko nakładam odżywkę bez spłukiwania i jeszcze na to olejek, no bo bez tego to moje włosy byłyby po prostu jak siano. Więc taką odżywkę bez spłukiwania skończyłam, to była emolientowa, silikonowa formuła. Była naprawdę spoko, naprawdę fajnie te włosy nawilżała do tego stopnia, że jak nie użyłam jej na przykład jakiegoś tam dnia, to realnie widziałam efekt, że one są dużo, dużo, w dużo gorszej kondycji, w dużo gorszym stanie niż po tym, jak tej odżywki używam. Więc to chyba jest najlepsza recenzja dla produktów, że wiecie, używacie i widzicie, że włosy są ok i są w porządku i nie użycie jakiegoś produktu i widzicie, że są w gorszej kondycji. No to wiadomo, że ten produkt naprawdę działa. To był naprawdę fajny efekt, ładnie pachniał, delikatnie, nie obciążał włosów, co było no, istotne, no bo to jest jednak odżywka bez spłukiwania, więc to, ten produkt nie obciążał włosów, był naprawdę
naprawdę dobry. Jest to produkt, który teraz uważam, że w mojej pielęgnacji włosów jest konieczny. Po prostu taka odżywka bez spłukiwania jest u mnie konieczna, no bo mówię, te włosy są na tyle suche, że ja coś tam muszę nałożyć, żeby one jako tako wyglądały. No i tą odżywkę skończyłam i teraz wyjęłam sobie taką z Anwen, to jest humektantowa gruszka, no odżywka bez spłukiwania. Zobaczymy, jak włosy będą właśnie reagować, bo ta była emolientowo-silikonowa, a ta jest humektantowa. Więc zobaczymy, jak moje włosy będą reagowały na humektanty, chociaż one są chyba nawilżające mocno, tak? Tak mi się wydaje. Twoje włosy potrzebują nawilżenia? No tak. Więc całkiem możliwe, że to będzie strzał w dziesiątkę i że może to będzie jeszcze lepsza odżywka bez spłukiwania niż ta, którą właśnie skończyłam. Zobaczymy. Będę testować i będę Was update'ować. Ja z Anwen bardzo lubię produkty. Bardzo lubię też tą morelową. Też ją miałam. W ogóle miałam wszystkie te trzy, bo tam są zamiast gruszka, morela i coś tam jeszcze. I ta morelowa mi bardzo zapadła właśnie w pamięć, że ona była naprawdę super. No a gruszkę będziemy testować i zobaczymy, jak mi się sprawdzi. To mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo ona była naprawdę w porządku. Ja mam włosy chyba średniej porowatości, no bo wysokiej porowatości to one powinny się bardzo mocno kręcić, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. A one się kręcą, tak wiecie, takie loki, takie fale i są suche, więc one są chyba średnio porowate, do porowatych, wysoko porowatych, że tak między trochę, ale chyba czysto wysoko porowate to jednak nie są. Więc to Wam jak najbardziej polecam. No i właśnie zużyłam też olejek zabezpieczający końcówki. Tak to jest, że na przykład jak otwieracie dwa produkty i używacie ich w tym samym czasie, no to one w tym samym czasie się najprawdopodobniej skończą. Dlatego to wszystko mi się tak pokończyło. I używałam takiego olejku zabezpieczającego końcówki. I tutaj jest napisane ochrona przed kruszeniem i łamaniem. I był naprawdę super. Mam jeszcze w zapasach takie chyba dwa albo jeden. I naprawdę był bardzo, bardzo fajny. I faktycznie te moje końcówki nie są w najgorszym stanie. Ja bardzo dawno nie byłam u fryzjera. Bardzo dawno. A końcówki naprawdę, jak zobaczycie, one nie są pokruszone, nie są połamane, nie są porozdwajane. Naprawdę nie. Są przesuszone, no to tak. Ale nie są absolutnie gdzieś tam połamane. Więc mogę powiedzieć, że olejek no chyba działa. Więc to są dwa produkty z tej samej firmy. Ja tą firmę bardzo, bardzo lubię i dużo mam produktów z tej firmy. Natomiast zamiast tamtego olejku będę teraz używała takiego z Isany. Olejek do włosów bazylia i mango. Włosy suche i zniszczone. Taki będzie. Zobaczmy, jak pachnie bazylia i mango. O kurczę, wow! No pachnie bardzo słodko. Bardzo mocno mango. Więc jak lubicie taki zapach, to polecam mango, ale bazylia? No bazylii nie czuję. Czuję bardzo mocno mango, ale bardzo ładnie pachnie. Więc będę teraz takiego olejku na końcówki używała. I słuchajcie, ważna informacja jest taka, że wszystkie te produkty wyjęłam ze swoich zapasów. Absolutnie nic nie kupiłam, bo ja niestety mam ogromne zapasy kosmetyczne. Naprawdę ogromne, szczególnie włosowe. Na przykład do twarzy pielęgnację musiałam kupić, bo tam wszystko pozużywałam i nie miałam produktów do pielęgnacji twarzy, natomiast do pielęgnacji ciała oraz włosów mam koszmarnie duże zapasy. Więc wszystko sobie wyjmuję. No zobaczcie, i peeling miałam w zapasie, i olejek miałam w zapasie, i odżywkę bez spłukiwania miałam w zapasie, i miałam też żel do mycia twarzy w zapasie. Więc po prostu wiecie, cztery produkty mi się skończyły. Ja po prostu poszłam, otworzyłam sobie szafkę i no dobra, to i to. Normalnie jak w mini Rossmanie, tylko że za darmo już teraz, bo mam to kupione, stoi to u mnie w szafce, więc mogę tylko podejść i sobie wybrać z różnych, bo na przykład ten olejek, który mi się skończył, to też mam jeszcze w zapasie całe opakowanie, ale miałam również ten z Isany, więc pomyślałam, że może czas na zmianę i ten z Isany sobie potestuję. No więc widzicie,
Takie moje historie. Dobra, to ja teraz zmykam. Idę poukładać te rzeczy na miejsce. Wypaliłam tą świeczkę z Devu Home Pumpkin Butter. Ja ją kupiłam w lipcu w TK Maxie i wczoraj wypaliłam. Tutaj co prawda na dole jest jeszcze troszeczkę wosku, ale to już nie chce się w ogóle palić. Odpalałam kilka razy i już gaśnie, więc się z nią żegnam, ale chciałam Wam powiedzieć, że ten zapach był bardzo przyjemny. Był intensywny, ale nie drażniący. To znaczy, że jak wchodziłam do pokoju, to czułam bardzo ładny zapach, ale on nie był taki natarczywy, nie bolała mnie od niego głowa, więc naprawdę był bardzo sympatyczny, fajny. Fajnie się z nim współgrało, bo tak jak mówię, właśnie nie bolała od niego głowa, a bardzo, bardzo ładnie pachniał. Ten zapach mogę Wam polecić.